Anna Wędzikowska nie dostaje nowych propozycji pracy w telewizji, może być afera mobbingowa z udziałem gwiazdy. Anna Wędzikowska ujawniła prawdę o mobbingu w telewizji TVN. Anna Wędzikowska, 41 litrów. Przecinek była jedną z twarzy Dzień Dobry TVN. Dla śniadaniówki prowadziła pasmo filmowe i przeprowadzała wywiady z gwiazdami Hollywoodu. Latem 2022 roku dziennikarka niespodziewanie ogłosiła, że odchodzi z Dzień Dobry TVN po prawie 15 latach współpracy. Dopiero w październiku wyjawiła powody zerwania ze stacją. W szczerym wpisie gwiazda napisała o tym, jak ją traktowano w TVN. Byłam poniżana. Gnębiona, codziennie drżałam o pracę niby gwiazda telewizji, a ja byłam traktowana jak dziewczynka z podstawówki, którą co chwilę bije się po łapkach za każde niedociągnięcie. Tak naprawdę byłam w swoim schemacie niewidzialności, niedocenienia i ciągłego udowadniania swojej wartości, wyliczała Wędzikowska. Gwiazda przyznała też, że z powodu mobbingu w pracy miała depresję, a nawet pojawiły się myśli samobójcze. Pamiętam, jak się zastanawiałam, czy skok z piątego piętra, na którym mieszkam, załatwi sprawę, czy trzeba jednak wejść wyżej. Wpisałam w Google, z którego piętra trzeba skoczyć, żeby. Przeraziło mnie, ile jest w internecie pytań na ten temat. Czuję potworny wstyd, pisząc o tym, ale wiem, że czas dać mu przestrzeń, informowała gwiazda. Anna Wędzikowska po tym wszystkim odcięła się od telewizji i znalazła też nowy sposób na życie. Ostatnio udzieliła jednak wywiadu portalowi Jastrząb Post, w którym przyznała, że tęskni za pracą na wizji. Jest jednak jeden problem. Na razie nie może liczyć na nowe stanowisko, gdyż nikt nie proponuje jej takiej pracy. Te propozycje się nie pojawiają, mam nadzieję, że to nie dlatego nie ma tych propozycji. Że prawdą jest to, co mówili, że jak powiem chociażby słowo na temat mobbingu, to będę niezatrudnialna, ale też nie mam do tego jakiegoś bardzo mocnego stosunku. Myślę sobie, że w takim zaufaniu do tego, co się dzieje, to łatwo jest zachować spokój i wierzyć w to, że cierpliwość jest najlepszą metodą. Nie ma sensu niczego pośpieszać, bo często to, co robi się na siłę, to właśnie nie jest ta właściwa rzecz. A ja już bym chciała, żeby tak było w harmonii, wyjawiła Wędzikowska. Czy faktycznie brak propozycji związany jest z faktem, że Anna Wędzikowska zgłosiła sprawę mobbingu? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Tęsknicie za gwiazdą?